Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Każdy swoje życie musi przeżyć sam. No nie mamy wyjścia, nie możemy wejść w czyjeś buty i zrobić jego drogi. Nie możemy go z pewnych rzeczy wyręczyć. I chociaż czasami mamy taką ochotę pomóc naszym najbliższym i chcielibyśmy ich popchnąć tak troszeczkę w rozwoju, to niestety tego się nie da zrobić. Ponieważ każdy ma swoją drogę, każdy ma swoje doświadczenia, każdy ma swoją mapę świata i każdy musi doświadczyć wszystkiego tego, czego potrzebuje. Podam tutaj przykład. Kiedy my już coś przeżyjemy i my już mamy pewnego rodzaju doświadczenia, to kiedy widzimy, że nasze dziecko stąpa po kruchym lodzie, no to chcemy go ustrzec. Mówimy, nie rób tego, bo ja już przeżyłam, doświadczyłam, sparzyłam się i wnioski są takie. Co najczęściej robi dziecko? No nic nie robi i nic sobie z naszych rad nie robi, tylko po prostu samo przeżywa. No oczywiście, my już wiemy, że to będzie wielka wtopa, że będzie rozczarowanie, będzie płacz. Ale dopóki to dziecko samo się nie sparzy, samo nie przeżyje, nie przejdzie, nie nabędzie tych doświadczeń, no to niestety się nie wzmocni. Wniosek jaki? No możemy oczywiście dbać o nasze dzieci, o naszych przyjaciół, możemy doradzać, możemy troszczyć się, no ale niestety, chociaż bardzo byśmy chcieli im pomóc, no to niestety w sytuacjach życiowych im nie pomożemy. Nie jesteśmy w stanie ich wyręczyć, nie jesteśmy w stanie za nich pewnych rzeczy zrobić, chociaż nasza mądrość życiowa podpowiadałaby, że to jest takie proste. Nie rób tego, zrób to tak. I my mamy już patenty, ale my mamy te patenty dlaczego? Ponieważ my sami doświadczyliśmy tego wszystkiego i my już się nauczyliśmy na tych błędach, więc ta druga osoba niech się też uczy na błędach. I Ciebie chociaż bardzo serce boli i bardzo chciałabyś tej osobie pomóc, to ją po prostu zostaw, to jej czasami więcej pomoże, żeby ona szybciej doświadczyła, żeby przeszła tą swoją drogę, bo każdy musi przeżyć swoje życie sam. Miłego dnia.